Arrivederci, Roma! Leżysz, powiedziałem, gnidyny. Ła, jak ja się tutaj nie zlitowałem. Przewietrzyć. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem ci spuścić w pierdol. Nie, Pisklak, musimy go znaleźć. Kto? Odciągnął zakażonych, prawie mnie tam dopadli. Gdyby nie on, skończyłbym jak Kojak. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał. Dzieciak. Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gnidy na siebie, rozumiesz? Żebym zebrał kryształy dla bazaru. Muszę go znaleźć. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał, słyszysz? Nie wrócę bez niego. Nie wrócę. Czy opyla się kupić Dying Light 2, czy poczekać, ja stanę? Nie chciałbym namawiać, żebyście kupowali, czy coś w tym stylu, no bo to jak ja wam polecę, no to później będziecie mieli pretensje, że wam poleciłem, a wam się nie podobało, więc to jest ta jedna kwestia, więc powiem tak, gierka nie jest doskonała, jak to w sumie zwykle ostatnio bywa, gry nie są doskonałe, gdzieś tam jakieś mniejsze, większe bugi są, tu akurat są mniejsze jakieś takie bugi, chociaż te kół mnie wkurza, czyli to skanowanie, czasami działa, czasami nie działa i to jest wkurzające, jak na razie jakieś innych takich trochę większych bugów to nie, może jakieś teksturowe, co najwyżej, z których się śmieję. Story i gameplay o Dying Light trzyma dosyć porządny poziom, jakby tak bym to w sumie ujął. No, także kwestia turnia. Jeśli chcesz kupić, nie ma problemu, to raczej powinno się trzymać to kupy, jeśli chodzi o samą story, no ale wczoraj jak ktoś tam wchodził, to mówił, że kupa straszna dla niego i tak dalej, chociaż story trzyma się. Natomiast to mówię, no ewentualnie poczekać, a czy stanie, to nie wiem, może za 2-3 lata stanie, jakby nie patrzeć, nie? Więc to tak szybko na pewno na bank nie będzie tania. Jeśli w ten deseń patrzymy, to przez długi, długi czas zapewne nie będzie jakoś tania ta giereczka. Gdzie go szukać? Był na parterze, kiedy mnie chuje otoczyły. Dead, już go widzieliśmy. Dobra, zostań tutaj i czekaj na mój sygnał. Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. Szybko! Wykryto pojemnik z inhibitorami. No właśnie, albo jakieś takie typu bugi, że strzelają do mnie przez coś. Nie wiem co, ale spoko. Krew. Pewnie Pisklaka. Znajdę go po śladach. Yeah.
Znalazłeś go? Jeszcze nie, ale mocno krwawił. Idę po jego śladach. No zasrany ku, działaj! No nie działa właśnie tylko. To jest właśnie to. Teraz działa, kurde, nie? To kół. Raz działa, nie, raz nie działa, kurde. To jest wkurzające. To jest jedyna jak na razie rzecz, która mnie wkurza. W gierce. Że to kół raz działa, raz nie działa. Oh, shit. Bez walki się nie poddał. Biegł na ciężarówkę. Może mu się udało. Dobra. Kurde. No i te kół znowu nie działa, nie? Pod kół jest skanowanie ten, otoczenia. Pokazuje mi jakieś itemy, wrogów, przyjaciół i tak dalej, nie? O, właśnie, to jest właśnie to, co używam, te takie przybłyski. Nie wiem, co są to z ten. To jest na kół. To jest właśnie na kół. O, what the hell? Nice! Inhibitorek, nice! Wytrzymałość, zdrowie, daj, dygnijmy. Od razu lepiej. Aiden, możesz się ruszyć? Barney mnie przysłał. Barney? Tak chyba średnio pogryziony. Stary, dobry Barney. Udało mu się, no nie? Zdobył te kryształy? Tak, zdobył. Dzięki tobie. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz? No, dwóch było już rannych. Posłuchaj. Mam dziś rodziny i mam tylko prośbę. Widzisz? Tam moje radio. Muszę się z kimś połączyć.
trzymaj. Tylko szybko. Jasne, jasne. Muszę. Halo? Mamo? Jesteś tam? Mamo? Nathan? To ty? Co się stało? Gdzie jesteś? Wszystko dobrze, mamo. Już prawie... prawie tu kończymy z Barneyem. Z Barneyem? Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie. Nie pękaj, mamo. Słuchaj, zdobyliśmy kryształy. Zdobyliśmy je i zabiłem trójkę zarażonych. Dałem radę, mamo. Naprawdę musimy iść. Uciekaj stamtąd i wracaj do mnie. Barney dał mi słowo. Jasne. Niedługo. Niedługo wracam, mamo. Nathan, co się dzieje? Nathan! Nathan! Trzeba utłuc go. Barney. Ale się przerazi. A ci przemieni. Barney? Aiden. Jesteś tam? Tak. Próbuję znaleźć twojego brata. Barney już tu jest. Właśnie dotarł. Że... co? Przecież miał... Nie ufał ci. Uznał, że chcesz zabrać kryształy. Wysłał mnie po swojego kumpla, żeby móc się wymknąć? To nie tak. Przyjdź na bazar. What? Ci wyjaśnię. What? Co nie tak? No wysłał mnie, żeby mógł uciec z kryształami. Bo mi nie ufał? Nice. Okej, to sobie zabierzemy. Szyk, miodek i grzybki musimy sobie brać, bo to są podstawowe komponenty do craftingu, więc... Tu jeszcze mamy pióreczkę, pięknie. Nie, ale co za gnida jedna, nie? Shit, prawie spadłem. Nam teraz lepiej, co? To zależy, nie? Koleś był kutasem. Pod jego dowództwem SP byli jak wrzut na dupie. Wniosek jest chyba prosty. Lukasa nie ma, nam jest lepiej. Amen. Lepiej zamknij dziób, Barney. Gdzie Sophie? Znowu ty? Co ty robisz? Szpiegujesz mnie? A masz coś do ukrycia? Gadaliście o komendancie SP, prawda? Patrzcie, pan Ciekawski. Uważaj, gdzie wsadzasz nos. Możesz go stracić. Ten kutasiarz Lukas zasłużył na śmierć. No, dokładnie. Barney, prawda jest taka, że jesteś idiotą. Niekończące się kółko. Chronią? Przed czym? Kto przejął nasz wiatrak? Stróżowie. Kto zajął metro? Pieprzony Lukas. Więc niech spierdalają, bo inaczej wszyscy skończą jak ich jebany dowódca. Miałeś na mnie poczekać. Miałeś, srałeś. Plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy? Bać się? Ciebie? Nie żartuj. Mamy tu swoje interesy, pielgrzymie. I nic ci do tego. Przez twoje interesy zginęło dwóch ludzi. Pisklak był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach. Pisklak był mi jak brat.
Z jakiegoś powodu moja siostra chce z tobą gadać. Jej trójdupę. Mhm. Musimy ich zabić, Karl. Kiedyś byli naszą rodziną. Negocjujmy z nimi. Nie negocjuję się z szantażystami. Nie przypominasz swojej matki. Zresztą to ja tu dowodzę. Przygotuj ludzi. Dajemy Joemu te cholerne kryształy. Jebany tchórz. Wiem, co myślisz, ale musimy go posłuchać. To dla bazaru. Liczy się tylko bazar. Sophie. Daj spokój, Herman. Uratował Barneya, nie? Ciekawy ten twój braciszek. Nie polubiliście się, co? Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Barney ma swoje wady, ale jego zaletą jest absolutna lojalność. A Old Villador ma tyle problemów. Potrzebuje ludzi, którym mogę ufać. Jakie macie problemy? Sporo rzeczy cię tu ciekawi, co, Aiden? Pytaj, co konkretnie chcesz wiedzieć? Dlaczego Barney mnie nie posłuchał? Kryształy są cenne. Były nam potrzebne do pewnej transakcji. I teraz będziesz mógł pomóc. Jak pomogłem Barneyowi i Pisklakowi? Chyba nie do końca wyszło. Barney był w szoku, kiedy się dowiedział o Pisklaku. Dlatego cię nie posłuchał. On chce dobrze dla bazaru, Aiden. Myśli, że nas wszystkich obroni. Tak naprawdę to dzieciak. Był nastolatkiem, kiedy zmarła nasza matka. Ale nawet wcześniej, jak był mały, zawsze musieliśmy radzić sobie sami. Teraz jest dorosły i nikogo nie potrzebuje. I szkodzi sobie tym bardziej, im bardziej chce pomagać innym. Po śmierci komendanta wasze stosunki z SPK-ami chyba się trochę skomplikowały. To mało powiedziane. Mówiąc konkretniej, mamy przejebane. Ale Lukas zasługiwał na śmierć. Dla miejscowych gorsza od niego była tylko zaraza. To na jego rozkaz stróżowie prawa zajęli nasz wiatrak. Zabierają znaczną część naszych zbiorów i wody, żeby zaspokoić swoje potrzeby. W zamian za co? Ochronę? Sama potrafię bronić swoich ludzi. Zaczęłam się tego uczyć już za dzieciaka. Ta sprzeczka z Karlem. O co chodziło? Powiedzmy, że śmierć komendanta SPK-ów pogłębiła problemy. Rozejrzyj się, Aiden. Co widzisz? Coś, o czym ludzie za murami mogą pomarzyć. Nikt z tych ludzi nie dożyje końca miesiąca. Dlaczego? Bo w krótkim czasie nasze zapasy wody wyczerpią się. 2 tygodnie temu miejscowy zbir Joe i jego kumpel Jack przejęli jedyną wieżę ciśnień w okolicy. Jeszcze niedawno żyli na bazarze, ale Karl wywalił ich za przekręty. Teraz się mszczą. Obłożyli wieżę minami i grożą, że ją wysadzą. Teraz odblokowaliśmy wieżę. ...dniowego okupu w lekach, jedzeniu i kryształach. A ci wszyscy ludzie o niczym nie wiedzą? Nie wiedzą, jak mało wody zostało. Chciałam się tym zająć, ale Karl boi się wybuchu paniki. Zamiast tego poszedł po pomoc do SP. Oczywiście wrócił z pustymi rękoma. Oni pomagają tylko samym sobie, na pewno nie nam. Mają to gdzieś, że Joe zajął wieżę i zażądał pieniędzy za ochronę. Moja matka mówiła, nigdy nie targuj się z szantażystami, kiedy jeszcze tu rządziła. Czyli zanim Karl przejął władzę... Trzymała bazar żelazną ręką, a Karl się jej słuchał. Po jej śmierci zrobił się zarozumiały i zaczął się rządzić. Matka nie chciała, żebyś ty ją zastąpiła? Wiem, czego chciała dla ludzi. Wspólnoty i wolności. Zawsze to powtarzała. Ale nie pytaj, czego chciała dla mnie. Nie wiem, czy w ogóle dla niej istniałam. Była wspaniałą przywódczynią, ale gównianą matką. Co zamierzasz zrobić? To, co muszę. Obiecałam pomóc Karlowi. Dopóki to on rządzi, będziemy opłacać Jacka i Joe'ego, a oni będą z nas wyciskać coraz więcej i więcej. I tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo moich ludzi. Udowodniłeś, że można ci zaufać.
Chcecie prosić o pomoc. Karel wierzy, że Joe dotrzyma swojej części umowy i da nam dostęp do wody. Ale ja jestem sceptyczna. Wysyłam ludzi na negocjacje z bandytami i chcę uniknąć niespodzianek. Karel i nasi ludzie ruszyli już na miejsce, w którym ma dojść do transakcji. Dopilnuj, by poszło gładko. Mam ich osłaniać. Tak. Dyskretnie i z daleka. Barney tylko sprawia kłopoty. Może lepiej by było dla Sophie, gdyby wcale nie wrócił. Okej. Dobra, co my tu mamy? Ej. Dobra. Niepotrzebne rzeczy trzeba sprzedać. Jakaś fajna czapka. Nice. Zaraz sobie ją weźmiemy. Okej, dobra, co możemy kupić? Są jakieś bronie. Tu mamy to. Nic ciekawego, dobra. A tutaj co mamy? Tu jest do ulepszenia, tu jest do kupienia. Dobra, co tu jest? Świetlik. Okej. Dobra, trzeba by ulepszyć. Tu nie mamy, tu mamy. Wspomagać odporności. Okej. Okej. Mówisz, że mykasz? Spoko, Kaczyn. Tu miłego ci życzę. Miłego. No, do zobaczyska. Dobra, to mam części do wytwarzania. Elegancko. O, ładnie. Tu jeszcze jest noc, jak nie patrzeć. Tu jest wytwarzanie. Jak i na razie. Nie mamy. Okej. Dobra, bliska, ale...